524. A tutaj, o właśnie, jest osoba, która przybiega jako pierwsza. Numer 65. Panie i panowie, wspaniale. 20 minut i 45 sekund. To czas, którego potrzebował na pokonanie tego dystansu. Andrzej Kuśmider z Czaplinka. Pozdrawiamy panie Andrzeju. Wspaniały wynik. Pan Andrzej Kuśmider, reprezentujący WMLKS Pomorze Stargard. Rocznik 83 w sile wieku. Wspaniale. Panie Andrzeju, gratulacje. No i zaglądamy. No właśnie, to jest Miłosz Czechowicz, człowiek, o którym wspominałem przed chwilą. On jako drugi dociera do mety. Reprezentant Piły. Miłosz Czechowicz. Wspaniałe osiągnięcie Miłosza, który dobiega drugi do mety. Z czasem o pół minuty wolniejszym od Andrzeja. 21:15. Brawo, brawo Miłoszu. I miejsce trzecie dla Rafała Prędeckiego z Wałcza. To jest wasz człowiek. To jest człowiek stąd, którego tym bardziej powinniście dużymi brawami nagrodzić. A więc mamy pierwszą trójkę, która odskoczyła od reszty. Andrzej Kuśmider, Czechowicz i Rafał Prędecki. Czaplinek, Pił i Wałcz. Puchary na pewno będą wręczone zawodnikom, którzy na to zasłużyli. Kawał wysiłku trzeba było włożyć, żeby ten dystans tak szybko pokonać. Tym bardziej, że jakby nie było, zimą, w styczniu warunki, mimo że jest ciepło, stosunkowo ciepło, nie są idealne. Łatwo się przeziębić, łatwo trenując, złapać jakieś ból gardła, samo tym akurat na to cierpię. Myślę, że wielu biegaczy też takie kłopoty przeżywa. Ale domyślam się, że wielu z bolącym gardłem też dzisiaj na starcie stanęło po to, żeby bawić się razem. Zobaczcie, jak wyraźnie ta pierwsza trójka odskoczyła. Rafał Prędecki potrzebował 21 minut i 24 sekund, żeby dobiec. Kolejna minuta mija, cisza. Trójka zdecydowanie dzisiaj najszybsza. Czekamy też na pierwsze panie. Jeżeli dystans został zmierzony precyzyjnie, choć to nie ma dzisiaj takiego znaczenia, no to średnia w biegu kilometr na 4 minuty daje nam 25 minut mniej więcej i w tym czasie pewnie kolejna grupka, nieco liczniejsza, powinna się tu pojawić, ale myślę, że ci szybsi już za 20-30 sekund też się tutaj pojawią. Andrzej Miłosz i Rafał, pierwsza trójka, która już dociera, spoglądamy tam na tą ostatnią, troszkę krótką, prostą. O proszę! I może nie biegacze, ale rowerzyści. Jak wspaniale to wszystko wygląda, a z tyłu biegacz. Proszę o zrobienie miejsca na biegacza, dajmy mu troszeczkę luzu. Tymczasem najmłodsi, 522 i kolejny mistrz świata, 527 razem z nami. A na mecie czwarty zawodnik, dla którego także wielkie brawa należą się jak nic, to Dariusz Hoffman. Pozdrowienia Dariuszu. Dariusz Hoffman z Wałocka Ściema, 23-29. Ale was dużo, pozdrawiamy kolarzy. Wspaniale. Bardzo duża liczba zawodników dotarła na rowerach, a to pan, który finiszuje jako piąty. Świetny czas, panie Arturze. Artur Przybysz, Żary, to jest miasto. Panie Arturze, teraz już można odpocząć. Czas świetny, medal zasłużony jak najbardziej. To jest miejsce piąte, panie Arturze, piąta lokata, 23:51, czas, który uzyskał Artur Przybysz. I kolejny zawodnik, no proszę, nawet zdążył wysłać SMS-a, Maciej Malec z Wałcza. Dlaczego nie ma brawa Wałcza, słuchajcie? Brawo, brawo! Maciej Malec, komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wałcza, 24:13. I tu rowerzystka razem z zawodnikiem Marcin Prędecki z Wałcza, 24:27. No to cały czas tutaj trzeba nieźle nogą kręcić, żeby taki czas uzyskać. Niektórym mało, biegną teraz pod towarzyszy na trasę, a my czekamy, kto będzie ósmy. I ciekawa informacja, słuchajcie, w gronie 7 zawodników, którzy już dotarli, 4 osoby z Wałcza. Kolejny rowerzystka, oj, ale nam się dobrze jechało. Jeszcze jedno kółko. A tam ostre ściganie na ostatniej prostej, jeszcze trochę. Dajemy czadu, każda sekunda istotna. No brawo. Wspaniale, Marcin Świrzeń, Wolf Team i Mikołaj Czechowicz z Piły, brat Miłosza, razem na mecie. No panowie, daliście czadu. Wspaniale. 25:06 to jest
czas, który uzyskał Mikołaj, a pierwszą dziesiątkę zamyka ten oto człowiek, 255 numer startowy, Stanisława Kostka, Staszek Kosek z Wałcza, razem z nami, brawo dla niego. Dziesiąte miejsce i znowu słońce wychodzi dla rowerzystek, witamy serdecznie. I dla zawodnika, który dobiegł po 11. Mi 12 także. Jeszcze zdążę wszystkich mówić, potem może być kłopot. Rafał Kasielski i Przemek Świerat, obaj z Wałcza. Tu już mamy takie roczniki, bardzo młode, 2001 Rafał Kasielski, a tu nieco starszy, ale także forma świetna, zawodnik, który dotarł teraz, Krzysztof Sulik z Mirosławca. Pozdrawiamy Krzysztofie, brawo, brawo. Pierwsi będą ostatnimi. Nie jest pan wcale ostatni, dziś wszyscy wygrywają. Pozdrawiamy pana z numerem 516. Wałcz mnie kręci, kręcę dla Wałcza, ładne hasła promocyjne na koszulkach pomarańczowych, które właśnie tutaj obok przemknęły. I witamy, no znakomicie, widzę, że zima przepracowana elegancko, brawo Michał, witam serdecznie na mecie kolejnych zawodników, jako pierwszy w tym gronie Michał Przewoźniak z Piły, a dalej Emil Zakowski i witamy panią, która zwycięży, tak, to będzie pierwsze miejsce, można się uśmiechnąć, a nawet trzeba, znakomicie, oto zwyciężczyni w gronie pani Gabriela Trzepacz z Milejowa, pozdrawiam, 26:43, to czas reprezentantki klubu Maraton Turek. Pozdrawiamy panią Gabrysię, która na mecie i kolejny pan także z Wałcza, Wojciech Kałamaja, 17 pozycja wśród mężczyzn. Mamy pierwszą panią Gabrielę Trzepacz z Milejowa właśnie. Wałcz rządzi, ale nie tylko i proszę jak wspaniale poradziła sobie kolejna zawodniczka, która już na mecie. Adrianna Różanowska-Rosińska, pierwsza reprezentantka Wałcza dzisiaj, 27:18 to czas, który uzyskała. Bardzo ładnie. Jesteśmy dumni z Adriany i dumni z wszystkich, którzy dzisiaj walczą na trasie. Na razie biegną, ale wkrótce będą też iść. Piekarze cały czas na trasie, a to wspólnymi siłami, z uśmiechem na twarzach, kończą bez nas Krzysztof Tomczak i Marek Towstochory, a więc Wałcz drugi i Złotów, miasta, miejscowości, które reprezentują. Krzysztof, Marek, brawo dla was. I jest kolejny zawodnik, niedawno w biurze zawodów, a proszę, szybko buty ubrał i wystartował Paweł. Paweł, świetnie. I jest tępi zawodnicy. Proszę, dużo, ale mamy poślizg. Wszystko w porządku? Wstajemy. Wspaniale. Kuba, Maciej, Dariusz i następny osoba, teraz dotarły. Marcin Stępień jako szósty mężczyzna. Zatrzymujemy się powolutku, rowerzyści. Odbieramy medale. Tutaj domyślam się tata z synem. I kolejna pani. No proszę, jak fajnie. Basia Przewoźniak z Piły, trzecia kobieta dzisiaj na trasie. Basia także widzę, że zimą przyspiesza. 28,5 minuty to czas, który uzyskała. Witamy serdecznie. Wiesław Zamora z Wałcza. Pozdrawiamy Wiesława. I to jest już, słuchajcie, 30 zawodnik, który do nas dotarł. Anna Krzyżanowska, także reprezentantka Wałcza na mecie. Witamy panią Anię, która jako czwarta dzisiaj finiszuje. Około 400, może troszkę mniej zawodników na trasie, więc dopiero 1/10 tego, co nas czeka wkrótce, ma przyjemność odpoczywać. A my witamy tych, którzy dotarli. Krzysztof Stępiewicz i Daria, która proszę, rozgrzała się na tyle, że teraz bez kłopotu, w świetnym zdrowiu i bez numeru startowego, bo nie wzięła ze sobą, jest na mecie. Pozdrawiamy. No proszę, jakie fajne tutaj mamy przygotowanie. I następny zawodnik, który także się tutaj przygotował, Damian Graczkowski. Brawo Damian. Świetna forma. Mamy Mariusza Kozerę z Kaczor. Piła i Kaczory idzie na ślisko, zakończył wyścig także Kaj Kubiak, Grzegorz Tomkiewicz, Piotr Mincewicz, Michał Belegała, Mariusz Święciaszek. Mam tu podgląd na miejsca, ale pewnie wkrótce to wszystko nam się troszkę przemieszcza. No to teraz może na paniach się skoncentrujmy. Paulina Klocek z Piły, miejsce piąte wśród pani. Panowie liczni teraz wędrują w stronę mety, a Weronika Gabrońska z Białej zajęła miejsce szóste. Brawo! 30 minut minęło od momentu wystrzału. Daria
do boju pół godziny temu, a my już przez tych pół godziny mieliśmy przyjemność przywitać ponad 400 biegaczy. Uśmiechamy się na mecie, tam już będzie można się posilić. Pozdrawiamy Damiana Siwca z Wałcza, Olga Szczepińska także nam tutaj mignęła. No i idziemy dalej. Tutaj duża prośba od organizatorów. Chipy, które macie, przyszły na badbach, zdejmujemy, wrzucamy je w miejsce, które są do tego przeznaczone. To zawsze kosztuje, a dbamy o to, żeby organizator nie ponosił dużych kosztów. O proszę, to jest piękny widok. Wspaniale, razem docieramy do mety, wspólnie się bawimy, wspólnie pokonujemy dystans, a razem z nami przed momentem Paweł, Robert Pawłowski, przepraszam, i Danuta Czarnecka. Danuta Czarnecka z chodzieży jako ósma kobiety. Jarosław Gąsiecz, Jakub Kruszak, Piotr Proszcz, Macie Cieszyta i Sandra Brawiłosz, dziewiąta kobieta na mecie. Zasięg nam się troszkę przed chwilą urwał. Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Biegaczy na finiszu. Tutaj oprócz Wałcza także chodzi Szczepina, Mirosław, Ścianka, Urszula Lewicz. 12 pozycja na mecie wśród pani. Brawo, brawo. No to teraz słuchajcie, odpoczywaliście, a teraz do pracy, do pracy. Rąk wręczających medale musi nam tutaj być bardzo dużo. Potrzebujemy mnóstwo. Ze Szwecji Katarzyna Marcinkowska. No nie ze Skandynawii, ale to cóż, że ze Szwecji. Cieszymy się, że dzisiaj w Bałczu pozdrawiamy. I bardzo fajnie, że pani Kasia też taki fajny, dobry czas uzyskała. Witold. Justyna Kurzeł z Czaplinka, to było miejsce 14 wśród pani, a 64 mężczyzna to Grzegorz Mączyński z Margolina. Ta lista już szaleje, błyskawicznie wędruje w dół i mamy młodego zawodnika. Taką młodzież trzeba tutaj szczególnie oklaskiwać. Jako postawi, słuchajcie, 10 lat ma chłopa, a jak wspaniale sobie tutaj poradził. Sylwia Plewa z Piły także na mecie, pozdrawiamy Sylwię, a my wszyscy, którzy już jesteśmy na mecie, możemy zajrzeć także do internetu, gdyby ktoś chciał przekonać się, jaki czas uzyskał. Zapraszam na stronę maratończykpomiarczasu.pl, adres znajduje się na banerze reklamowym, tam online, czyli na bieżąco. Weryfikowana jest lista zawodników, która dotarła do mety. Zapraszamy do internetu, a my patrzymy, kto dalej. O proszę, jak wspaniale. Panie i panowie, wszyscy razem. Uwaga, uwaga, kolejna propozycja, tutaj patrzę na listę, Joanna, to nazwisko już się pojawiło, taki chłopczyk tutaj przed chwilą przebiegła, pani Joanna, domyślam się z rodziny, także na mecie, Jan Cieczkowski i pani Asia, i pani Janek, i Sebastian, Dominik, i Bartek, i pan Michał Pociątek, który widzę formę trzyma, są już teraz gorąco proszeni na grochówkę, zapraszam na grochówę, to wszystko za darmo oczywiście, tam przy scenie można się posilić zwykłą, a gdyby ktoś chciał, to także do fotobudki, która w biurze zawodów pracuje pełną parą. Zapraszam do fotobudki. Nie zapominajcie o tym. I nie zapominajcie też, żeby brawami dziękować, którzy są na mecie. Brawa, brawa! Na wszystkich! Dzisiaj ręce troszkę zajęte rękawiczkami, aparatami, ale pozdrawiamy. Natalia Kledzik z chodzieży biega jak szalona cały rok razem z nami już teraz, wspaniale. Kuba Gołębecki i Maciej Święcicki, osoby, które mamy przyjemność przywitać. 24 88 panów już na mecie, czyli mniej więcej 1/3, może trochę więcej niż mniej. A młody człowiek, no proszę, Jacek Ogonowski. Jak wspaniale sobie poradził chłopiec, który urodził się w 2010 roku. Ależ mamy świetną młodzież tutaj. Brawo, brawo. Pozdrawiamy. Troszkę zmęczona. Myślę, że tutaj pani Janina teraz będzie miała dobrą opiekę. Proszę sobie odpocząć. I wspaniały widok. Rodzinny duet z dziesiątkiem na ręku. To chyba pan Hubert, jeśli się nie mylę. A tu kolejna grupka wspaniale biegająca na mecie już razem z nami. Uważajcie, bo tu na trawie troszkę ślisko, żeby nogi nie poślizgnąć. I witamy kolejnych zawodników. Anita Szczuba z Karsiboru, Leszek Molka z Mirosławca, Jacek Zimiański z Piły. To kolejne osoby w tym momencie razem z nami są już tutaj.
odświeżamy wszystko, przypominam, na stronie internetowej, na bieżący podgląd pod to, co dzieje się tutaj, w sercu Wałcza. Dziś serce Wałcza bije w tym miejscu. Pięknie. Agata Mróz i Adrian Mróz, wałczanie, także są razem z nami. I kolejny reprezentant Wałcza, a właściwie większa grupa, Robert Ochlewski, Tomasz Bartosiak, oni już razem z nami. Elio, jojo, jojo, joj. Wszystko w porządku? Żyjemy? No, to teraz otrzepać się i uśmiechnąć. Pozdrawiamy, ale świnisz. A fotoreporterzy już uśmiechnięci, bo mają zdjęcie roku. A dopiero styczeń. Co będziecie robić w listopadzie? No, dobra, patrzymy co dalej. Mamy tutaj kolejną grupę zawodników i czekamy na kinkarze, bo pewnie ci za chwilę się tutaj pojawią. Grzegorz Zieliński przed momentem reprezentujący Tuczno dotarł, a teraz kolejny pan, kolejna pani, Klaudia Wilk z Czaplinka, Karol Walczak z Kalisza Pomorskiego. Mariola to ma dobry doping, Mariola, jedziemy, jedziemy. O tak, wspaniale, Mariola Rybnicka ze Szczecinka, Barbara Borobińska z Wałczanie dali radę, naprawdę, kawał dobrej roboty dla waszego żonka, to jest piękna sprawa. No i proszę, Kasia Banaś dzisiaj bez dzisiaj biegowo, to pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy Kasię, pozdrawiamy Alicję i Ewelinę z Dariusza. Troszkę nam tu ucieka zasięg, ale jakoś sobie poradzimy. Nasza zawodniczka Marta Kutek z Wałcza, mam nadzieję za chwilę odetchnie. Przypominam, że ci, którzy troszkę zmarzli, mogą nie tylko się ogrzewać przy ognisku, ale także, a może przede wszystkim zjadać zupkę. Na zupę zapraszamy, a tak witamy kolejne osoby, niektóre z pieskami nawet widzę, sobie powiedzieli, Doryta Lach, Jan Zakiewicz, Ani Sypniewko i reprezentanci Rata i Chodzieży, Wałcza, Tuczna, Mirosławca, Irena Laseta i Mirosław Laseta, jak zawsze razem, pozdrawiamy naszych wspaniałych maratonczyków, którzy wspólnie dotarli do mety. Jakub Ostatni, Marta, te dwa nazwiska, które zdążyłem wymienić. 37,5 minuty od momentu wystrzału. Co? Następnych zawodników. Pozdrawiamy was. Tu już można odpoczynać. Paweł Stankiewicz, Piotr Czerniewicz, Jacek Agonowski. Katarzyna Sydel z Czaplinka, jako 60. kobieta do mety dotarła, macha nam teraz, my machamy do niej. Troszkę ciasno już się robi, ale to taka przyjazna ciasnota. Tutaj wszyscy razem w jednej drużynie, uśmiechnięci i radośni, bawią się wspaniale. Gratulujemy pani z numerem 392, Agnieszka Fiuk z Mirosławca, AEF Team, a więc to także jeden ze sponsorów naszej imprezy. 322 Aleksandra Kustosz z Wałcza. Morsy widzę. No, Morsy na 13 pewnie będą już szykowali swoje emocje, swoją formę na kolejną porcję zabawy na świeżym powietrzu. Mamy kolejnych zawodników. To w tym gronie mamy Ewę Kalabasz, Magdę Bachmacu, którą serdecznie pozdrawiam, Ewelina Klecek, Olga Rada, Filip Ruczyński. 38,5 minuty to czas, który wykręcili zawodnicy będący już teraz na mecie. I witamy, witamy następnych sportowców. Wspaniale, z uśmiechami, bo przecież to jest najważniejsze. Nie czas istotny. A jak forma jeszcze nie dopisuje, to dobra informacja, bo pełni sezonu sporo czasu można wypracować. Dariusz Iwaniak i Paweł Stochaj, kolejne nazwiska, które witamy, kolejni zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu reprezentant. Witamy gorąco. A Marek Skłoniczka, Marzena Sobecka, Martyna Machczyńska. To zawodnicy, których także mamy już przyjemność witać na mecie. 28 stycznia 2018 roku i kolejne ziomy, no proszę, pozdrawiam serdecznie. Witam, witam Marcinie, witam Sławku, cieszę się bardzo, że jesteście razem z nami. Sławek Wojnowski, Marcin Zawojda, ludzie, którzy nie reprezentują Powiat Pinski. A tutaj po raz kolejny mamy przyjemność witać Wałcze, Wałcze, Renata Ogonowska, Marek Ogonowski, fantastycznie. Jednego troszkę brakuje. Braw, słuchajcie, braw, zwłaszcza dla takich wspaniałych, rodzinnych ekip, która tutaj dociera. A tutaj mówi pan najmłodsza zawodniczka, tym bardziej pozdrawiamy tę młodszą. Nie wiem, czy mamy tutaj na liście startowej, ale wiemy o tym, że na pewno brawa dla niej są serdeczne.
to do ludzku tutaj, ale jesteśmy z nami nadający przed chwilą piękność, to Tuczno i Wałcz, miasta reprezentowane. I tutaj pani mi pozdrowiła, pierwszy kikarz, mamy słuchajcie zwycięstwo wśród kikarzy, 40,5 minuty, tyle czasu potrzebował Krzysztof Pyrek z Wałcza, który dotarł już do... A za nim Stanisław Lenartowicz z Starej Łubianki. Pozdrawiamy Krzysztof, zwycięzca. Widzę, że Błyskowy. Pierwsza RPLOK to jest jednostka, która jest reprezentowana dziś przez pana Krzysztofa. Ale pozdrawiamy kolejnych zawodników i zawodniczki. Pamiętajcie, żeby się grzać. Mamy tutaj ognisko, mamy zupkę. Korzystajcie z tych aparatów, które organizatorzy przygotowali. Mamy także miłą informację. Razem z nami kolejni zawodnicy. Kasia z Wałcza dotarła. Pozdrawiamy pani Kasiu. I następny. Teraz przede wszystkim panie, teraz przede wszystkim kobiety w większej liczbie wędrują w stronę mety. Uśmiechnięte, no proszę, zaraz będą tańczyć tutaj. Ale pan też widzę, no. Tak biec to się chce, co? Zobaczcie, jaki fajny widok. A pani chce być wyżej w klasyfikacji i dała radę. Brawo! Pozdrawiamy was, wspaniałe. Piękny był to. Miło było obserwować, jak tutaj Ania, Ewa, Ola, Marek, Milena prawie razem do mety dotarli. 42 minuty to czas, który minął od momentu rozpoczęcia naszych zmagań. Podejrzewam, że będą jeszcze na trasie kolejne osoby. Witamy, witamy serdecznie, witamy was i pozdrawiamy. Kolejna grupka, która razem dotarła. Pewnie z nazwiskami nie zdąży, ale może imiona. Kasia, Agnieszka, Regina, Beata, Agnieszka, Lucyna. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Wałcz i okolice. Dla Radka biegną kolejni i za moment będą iść, bo przecież nie tylko biegacze, ale także chodziarze tutaj rządzą. Pamiętajmy więc, że będzie okazja poklaskać także kikarza. Oni za moment. Wiatr się wzmógł, a to ostry finisz, ojojojojoj, wszystko w porządku, pomagamy, pomagamy i proszę o brawa dla pani, żeby nie bolało, żeby nie bolało. Ach, ten finisz, ach, ten finisz. Medal jest, uśmiech też, na bulminie, a wspomnienia będą piękne. Prosimy od razu odprowadzić panią pod wodę, żeby umyła ręce, a my witamy kolejnych zawodników. Pani dba tutaj o porządek, to mi się podoba, słuchajcie. Nie wiem, facet pewnie by nie umył, a pani zawsze wie, co jest ważne. Prezencja. No właśnie. 12.54 na zegarze, 43 minuty na naszym pomiarowym stoperze. Przed chwilą Marcin, reprezentowany przez panią Agnieszkę i Jolę, był na mecie. A teraz, jaki fajny widok. Wiktor Bogusz z Nakielna, młodziutki chłopiec, nie razem z... A za nim rodzina Wałcz, także z tych okolic Wałcz, Ula Aramowicz i Bartek. Bartek filmował wszystko. Nie wiem, jak to robił. Cześć Bartek, witam cię serdecznie. 001, to nawet numer dla zasłużonych. Pozdrawiamy. Bartek Ćmiel filmował wszystko i ma to jak na dłoni, dosłownie. 104 panie już na mecie, panów już nie zliczę, na szczęście sprzęt pomaga, 157. Słuchajcie, kiedyś, jakieś 10 lat temu, myślę, że ci, którzy biegają dłużej, potwierdzą, te proporcje były mniej więcej 1 do 6 przy dobrych wiatrach. Jedna pani na 6 panów, dzisiaj to jest już jedna pani na 3 panów, a wkrótce pani będzie więcej biegała niż panów. No i dobrze, pozdrawiamy kolejnego kikarza, Sławek Matuszczyk z Mirosławca, a dalej Kamila Ficę i Paulina Ficę, Wałcz i Gostomia. Brawo, brawo, nie może zabraknąć praw dla tych, którzy biegną z tyłu, bo oni, to często dla nich debiut, to często dla nich taka okazja, żeby może po raz pierwszy zmierzyć się z takim dystansem. Nie dla każdego 6 km to bułka z masłem. Niektórzy naprawdę potrzebują kawał serca wierzyć, żeby taki dystans ukończyć. Gratulujemy. Marta Kałamaja i Konieczka z Wałcza też już na mecie. Pozdrawiamy.
Słoneczko nam się schowało za chmury, ale na pewno słońce w sercu tego człowieka, który jeszcze pamięta o świętach Bożego Narodzenia razem z nami. Jacek Guzek, Nowy Tomyśl. Pozdrawiamy. I za moment następni zawodnicy. Mamy kijkarza w czarnym stroju, który za mniej więcej pół minuty będzie na mecie. Niebieska brama startowa z napisem meta, wałcz, warto wracać, bo to miejsce, które zawsze jest przyjazne dla ludzi sportu. Wielu olimpijczyków z tego rejonu pochodzi, wielu siatkarzy, którzy rozsławiają Polskę, a my witamy na mecie kolejnego zawodnika. Mamy tutaj Piotra Pindrala ze Szczecinka. I proszę, jaki fajny finisz. Justyna Rakowska, Ewa Franoszek, Tomasz Franoszek z Wałcza, sponsorzy Bigu. I kolejny duet, Andrzej i Magda Klimcza, Asia Sowej, Violetta Lejbasz, Zenon Sowej, Iwona Pyrek, Magda Zadrożna. Długo, długo by wymieniać. Gardło zaraz wysiądzie, ale nic to. Jedziemy dalej. 46-16. Proszę, ma pani świetną obsadę tutaj. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pani dyrektor już na mecie. Bardzo się cieszymy. No. Fantastycznie. Jedziemy wspólnie i witamy wszystkich, którzy razem z nami się bawią. Dobra. Szanowni Państwo, godzina 13 wkrótce wybije. Nie wiem, czy morsy będą czekać, czy nie. Być może tak. Może pani także skusi się na morsowanie. A jeżeli nie, to zapraszamy na grochówkę. Też przydatna, zwłaszcza po wysiłku. Dorota Błaszczyk zwalcza. Aktywnie za reprezentantkę stowarzyszenia, które rozsławia Wałcz i okolice. Ziemia Wałecka przy sportowi, a my w takim sportowym serduchu miasta się znajdujemy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to miejsce, gdzie sport jest zawsze bardzo mile widziany. Pani Elżbieta Kowalska razem z nami, dyrektor Mosiru, a my mamy zaszczyt witać na mecie kolejną, być może zasłuchaną w muzykę, osobę, która tak wspaniale bawi się razem z nami. Pewnie jakieś dobre dźwięki tam słyszy, ale my postaramy się przeszkodzić.